Słońce leniwie wschodziło nad spokojnymi wodami morza śródziemnego, Kalpe. Malownicza nadmorska miejscowość tętniła życiem pod wpływem letnich turystów. Szum fal i zapach soli w powietrzu były nieodłącznym elementem tego miejsca, lecz mimo to moje serce wciąż tęskniło za górami. Przez okno wpatrywałem się w szczyt góry, która majestatycznie dominowała nad krajobrazem. Góra Penion i Fach z jej strzelistą sylwetką wzywała mnie jak stary przyjaciel. Nie byłem w górach od dwóch tygodni a każdy dzień z dala od nich potęgował tęsknotę, bo góry zawsze były dla mnie miejscem spokoju i wyzwań. O rany, ale zacząłem patetycznie. A może to wynik urlopu, relaksu, a może dochodzącego zewsząd do zapachu palonego zioła, którego palenie w Hiszpanii jest legalne. Jednak, by zaspokoić swoją tęsknotę za górami, postanowiłem wyruszyć na wędrówkę ku górze peniąd i fach. Czyż byłoby nie taktem przebyć niemal 2600 km? Na urlop i nie wspiąć się na ten charakterystyczny szczyt, który jest symbolem nie tylko wybrzeża Costa Blanca, ale jest jednym ze skarbów przyrodniczych Hiszpanii. W obrębie tego parku żyje 300 gatunków zwierząt. Tym bardziej byłem szczęśliwy, że towarzyszył mi mój syn. Czułem się jak rycerz Jedaj, wprowadzający swojego padawana w tajniki mocy, mimo że syn już wielokrotnie pokazywał, iż ziemię w nim ogromny potencjał. Każdy jego krok był pewny, a jego entuzjazm dodawał mi energii. Wspólna wspinaczka na pieniądze i Ifa była nie tylko wyzwaniem, ale też symbolem naszego wyjątkowego połączenia. Ach, słońce coraz mocniej oświetlało skały i coraz bardziej dawało nam się we znaki. Szlak, choć krótki, oferował niesamowite widoki już od samego początku. Pierwsze kroki prowadziły szeroką, wybruk wybrukowaną ścieżką, która łagodnie wznosiła się ku górze. Otaczająca nas śródziemnomorska roślinność, zapach sosnowych drzew i widok na spokojne morze sprawiały, że każdy krok był prawdziwą przygodą. Po przejściu połowy trasy dotarliśmy do ponad stuletniego tunelu wykutego w skalę, który z jednej strony otwierał przed nami kolejne poziomy góry, a z drugiej wprowadzał do bardziej wymagającego terenu. Za tunelem ścieżka stawała się węższa i bardziej stroma. Zanim jednak dotarliśmy na sam szczyt, najpierw udaliśmy się na Mirador de Carabiners, punkt widokowy, który oferował przepiękną panoramę na błękitne wody Morza Śródziemnego i dalsze wybrzeże z wyraźnie widoczną hodowlą ryb to tutaj zatrzymaliśmy się, by odpocząć i na chwilę połączyć się z otaczającą nas przyrodą, a raczej z 35-stopniowym upałem. Skwar był niesamowity, ale lekki wiatr przynosił zapach morza, który mieszał się z zapachem nagrzanych skał. Dalej, czekała nas jeszcze trudniejsza, bardziej wymagająca część spinaczki, jednak zarówno sam szczyt, jak i ten punkt widokowy sprawiły, że każdy krok ku górze był wart wysiłku. Po dotarciu na szczyt Penion Ifach mieliśmy ze sobą około 2,5 km marszu w jedną stronę i przewyższenie 332 m. Mimo, że trasa nie jest długa, wymaga dobrej kondycji, zwłaszcza w górnej części, gdzie skały stają się strome i śliskie. Warto pamiętać, że dzienny limit osób mogących wejść na szlak wynosi 300, dlatego przed wyprawą trzeba zapisać się online, by zarezerwować miejsce. Kolejna rzecz, solidne buty z podeszwą o dobrej przyczepności są absolutnie niezbędne. Skały wapienne są bardzo śliskie, zwłaszcza w wilgotnych warunkach, a w tunelu, przez który przechodzi się w połowie drogi, czołówka również może się przydać, by bezpiecznie pokonać ten ciemny, nieoświetlony odcinek. Dzieci na szlaku mogą dojść tylko do tunelu. Dalej trasa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Spinaczka na Penion de Ifach jest wyzwaniem i to szczególnie w jej górnej części. Jednak na szczycie czekacie niesamowita nagroda w postaci panoramicznych widoków, które rozciągają się aż po horyzont. Widoczne są zarówno wybrzeże, jak i okoliczne góry, a przy dobrej pogodzie nawet odległe baleary. Góra de Ifach to nie tylko symbol naturalnej potęgi, ale także miejsce pełne historii i duchowej energii. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego, cześć.